Hejo, hejo, witam Was bardzo, bardzo gorąco. I tak, zapraszam Was na daily vloga. Będzie to taki daily vlog trochę o niczym, ale z racji tego, że zabieram dzisiaj te dwa czorty, cześć, te dwa czorciki zabieram dzisiaj, słuchajcie, ze sobą prawdopodobnie właśnie do Koszalina, chcemy się wybrać, więc uznałam, że po prostu nagram Wam daily vloga. Idziemy właśnie koło Parcenty, właśnie Wam pokazuję. Pomyślałam, że zabiorę dzieci do Multikina. Tak wygląda Parcenta. Tutaj mamy katedrę. O, tak to wygląda i idziemy na starówkę. Dlaczego idziemy na starówkę? Idziemy na starówkę, słuchajcie, bo coś mi się stało z telefonem. Nie wykrywa mi sieci, nie mogę doładować konta. I cały czas pokazuje, że sieć jakby jest niedostępna. Nie wiem, o co chodzi, sieć miałam zarejestrowaną, tak jak Wam chyba wspomniałam. Co się tutaj okazało, w grudniu jeszcze tego nie było, wprowadzili to od nie wiem jakiego miesiąca, szczerze mówiąc, od kwietnia czy lipca. Taki fakt, iż kupując jakikolwiek starter jakiejkolwiek sieci, musicie rejestrować te numery i musicie dokonać tego z dowodem osobistym, z jakimkolwiek dowodem tożsamości. No więc co akurat wcale fajne takie nie jest, ale chyba na dobre wychodzi. Tak, oni poleciała, tutaj mamy w ogóle taki jakby lumpek, natomiast bardzo dużo jest rzeczy oryginalnych. Tak, idziemy teraz przez starówkę cały czas. Jak widzicie, co chwilę coś budują, coś montują, coś remontują i tak dalej. My jechaliśmy autobusem, wyobraźcie sobie, z Grzybowa, no znaczy w sumie sprzed Grzybowa. I wysiedliśmy, bo po prostu ścisk był tak nieziemski w autobusie. Ścisk był tak nieziemski w autobusie, za chwilę się do Was odzywam, bo właśnie spotkałam kuzyna, także odzywam się do Was niebawem. No i tak, jestem już z powrotem, odzywam się do Was. No i się co okazało? Okazało się, że kuzyna spotkałam, więc musiałam po prostu przestać nagrywanie. Idziemy dalej, idziemy właśnie w tym momencie do T-Mobile'a. Ja muszę załatwić sytuację z telefonem. Dzieci po prostu skaczą jak małpki w zoo, zobaczcie. O, tak się zachowują dzieci w Polsce. Tak. Wszystko robią, skaczą, wieszają się, masakrito. Więc tak, my idziemy, tak sobie teraz myślę, że może od razu bym zaszła chyba. Tak, ja chyba przy okazji zajdę jeszcze do banku. Ja tak myślę, także załatwię jeszcze sprawę z bankiem. Także odzywam się do Was za chwilę. To jest właśnie mój bank. No i niestety się okazuje, że do banku jest kolejka jak ta lala. Oli, idziemy dalej. Tak, moje dziecko oczywiście na pierdółki. A tych pierdółek po prostu wszędzie pełno. Zobaczcie, tak w ogóle wygląda właśnie starówka. Tutaj mamy Hosso, też centrum handlowe. Już Wam pokażę. No i oczywiście po prawej, po lewej same sklepy. Tak to wygląda, jest Hosso, jest stary rynek i po lewej stronie mamy ratusz. Patrzę, żeby się nie wygrzmocić. No i tak jak mówię, no lecimy do tego T-Mobile'a, bo powiem Wam, że naprawdę idzie oszaleć po prostu z tymi sieciami tutaj, z tymi telefonami. To jest po prostu jakiś koszmar. Tu mamy ogródki piwne, pogoda jest bardzo fajna. Tak jak mówię, kuzyn mi poradził, żebyśmy pojechali w ogóle pociągiem, a nie busem. Z racji tego, że jest masa krzyżnie na ulicach i są po prostu korki. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem też, czy kolory są nieprzekłamane, bo jakoś w telefonie widzę, że jest bardziej szaro niż w rzeczywistości. I przechodzimy. I jesteśmy zaraz już pod samym T-Mobile'em. Tu mamy aptekę. Już Wam pokażę. Apteka. Niunia. Funk and Soul. Tutaj mamy restaurację. Tailey Whale. Tailey Whale. Jak kto woli. Alarmy się włączają, jak się przechodzi na przykład. No i tu mamy sale. Oczywiście przeceny byłam ostatnio, ale powiem Wam, że same rozmiary po prostu od XS do S. O, my idziemy tam. Widać znaczek T-Mobile'a. No i pełno sklepów. I tak wygląda starówka i nasze Hosso. Tak, i tu mamy sklepy, natomiast tutaj mamy ratusz. Pokażę Wam naokoło. O, tak by to wyglądało. Pomyślałam, że nagram Wam taki luźny vlog. Naprawdę będzie on bardzo luźny, ponieważ nie jest żaden tematyczny. Dobrze, rybki, ja się do Was odzywam niebawem. No i tak, wyszłam właśnie z T-Mobile'a. Powiem Wam, że masakra, jakieś pomieszanie z poplątaniem ludzi, tłum.
No i się okazało, że telefon po prostu się zwiesił, najzwyczajniej na świecie. Jak widzicie, przyszliśmy teraz zjeść, zobaczcie, porcja. Tak, właśnie miałam telefon, więc dzwonię, chciałam powiedzieć, więc połączam się jeszcze raz, pokażę wam, ja już tutaj wymiatam. Indyka wzięłam w jakimś sosie koperkowym, śmietanowym, do tego ziemniaczki i taki talerzyk z mizerią. Dzieci wzięły sobie kompot i żeberka, wzięli sobie z frytkami i z mizerią. I tutaj Oli wzięła sobie żeberka z frytkami. Nikoś, gdzie masz swoją surówkę, którą ty chciałeś? Tak, rybki, my jesteśmy już po żarełku. Powiem wam, że jestem po prostu pełna. Jestem pełna, jak nie powiem co. No, także pojedliśmy strasznie. Ceny, powiem wam, że nie są wcale takie niskie, bo w sumie za taki obiad, w sumie trzy obiady z dzieci z kompotem, ja z kawą, ja po prostu zapłaciłam 60 zł. Także tak wyglądają ceny w Polsce, jeżeli chodzi o jedzenie. Teraz popitalamy na dworzec. Lecimy teraz, słuchajcie, na dworzec. Zobaczymy, chcemy się zorientować, czy mamy właśnie jakiś pociąg. Czy mamy pociąg po prostu do Koszalina. No i jedziemy do Koszalina, do Atrium. O ile się nie mylę, to chyba się to nazywało. Oli, jak się nazywało to centrum handlowe? Atrium. Pojedliście? Tak, to. Pojadłeś? Dobry było? Pokaż, jaki brzuch pełny. Taki pełny. Oli? O Jezu, Oli już głodna. Nie, powiem wam, że zjedli bardzo ładnie. Bardzo ładnie zjedli i zjedli wszystko. No, także cóż, dam wam znać po prostu na dworcu, pewnie jak się dowiem, czy mamy jakiś transport, czy nie mamy, bo jeszcze nie mam pojęcia, czy będziemy jechać pociągiem, czy będziemy jechać busem. Tego jeszcze nie wiem. Idziemy właśnie na dworzec, zobaczymy. Jak widzicie, pogoda jest spacerowa. Moje dzieci rzucają sobie kapiszony. Tak, zaraz wam pokażę. Widzicie, co robi Oli? Zobaczcie na buziarę. O, tak właśnie idzie Oli. I nie daj Boże, będzie szła starsza pani, rzuci jej pod nogi i po prostu zawiał na miejscu. No, także ja się za chwilę za Oli biorę, żeby nie rzucała. Zobaczcie, jaka ładna wystawa. Mamy kwieciarnię. Ta kwieciarnia, powiem wam, że to tutaj jest... O, jest jeszcze, jak ja byłam mała. Naprawdę, tu jest z kolei fajny sklep dla dzieci. W sensie taki młodzieżowy i zobaczcie, i dziecięcy, ale bardzo fajne ciuchy. I tutaj mamy liceum ekonomiczne, czy jak się to, zespół szkół ekonomicznych, czyli tak zwany ekonom. Jak ja chodziłam kiedyś do liceum medycznego, tu właśnie był ekonom. I tutaj słynne fontanny, ale są tam właśnie, tam, dokładnie tam. Także tego nie będziecie widziały. Tutaj jest policja. Taki słynny przystanek koło policji, gdzie po prostu przejeżdżają dosłownie chyba wszystkie autobusy. No i nasze kioski ruchu słynne. Tak, mamy jakieś gazety, jakieś dodatki, mamy Joy, mamy L. Hit 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach, jest właśnie w gazecie. Tak to wygląda. No i tak jak mówię, my idziemy na dworzec i odezwę się do was, jak już będę znała jakieś konkretne informacje. Czy jedziemy do Koszalina, czy mamy jakiś pociąg, czy mamy jakiś bus. I wtedy zdecydujemy, bo jeżeli nie mamy, no to zostajemy w Kowrzegu i wtedy po prostu coś wam tutaj nagram. A jeżeli nie, no to tak jak mówię, zapraszam was po prostu do Atrium, gdzie po prostu znowu pochodzimy sobie po sklepach. Także jestem ciekawa, co tam jest. Widzę, że mamy jakiś market. Tam, nie wiem, czy widzicie takie niebieskie budki. To jest właśnie market. No, a to jest właśnie policja. Tu jest policja. Jest rządnik policji. Tu będą delikatesy i już praktycznie widzicie prawie całe miasto. Ja to jest taka główna ulica Walki Młodych w Kołobrzegu. Dobrze, rybki, odzywam się do was, jak już będę więcej wiedziała, bo chciałabym zachować oczywiście pamięć. Także buziaki. Kochane moje, jesteśmy w Ustroniu, zobaczcie, tyle ludzi.
specjalnie wam pokazuję, jak wygląda Ustronie tą porą. Pełno ludzi, pełno wam powiem tych stoisk takich nadmorskich. O, restauracji, barów, wszystkiego, ała. Dostałam od Oli. No, zobaczcie, jak to wygląda. Pomyślałam, że wam też przez chwileczkę nagram, żebyście mogły sobie zobaczyć, ile jest ludzi. I zobaczcie, pogoda jest taka naprawdę totalnie spacerowa, albo taka barowa, bym powiedziała. Salony gier. Darmowe salony gier. Różne, przeróżne. No tego jest po prostu masa. Plecaki, plecaczki, nadmorskie uliczki, lody, gofry. No tego chyba nie muszę mówić, co tu się dzieje. Szałciał, centrum rozrywki rodzinnej. Z tego miejsca oczywiście pozdrawiam Kasieńkę moją, z którą się właśnie też muszę jakoś czapić. O, minionki! Minionki były! I tam znowu idzie się alejką. Tak by to wyglądało. I jest ciuchciajka, którą sobie zamawiacie. I są go-karty. Wszystko jest. No, nad morzem macie wszystko. Pamiątki, niepamiątki. Tak jak powiedziałam, no jednak jedziemy właśnie busem. Kolejka była po prostu na dworcu taka, dziewczyny, że masakra. Pewnie jeszcze byśmy teraz stały tam w kolejce. No a busem już jedziemy. Fakt, że spodziewałam się, że mogą być korki. Patrzcie, jakiś kościółek. Więc ja myślę, żebyśmy jeszcze właśnie stały tam w kolejce. No a busem liczyłam się, że będą korki. Natomiast no tak czy siak chyba jednak będziemy szybciej. Tak mi się wydaje. No także w Ustroniu Morskim, jak widzicie, no jest jednak trochę ludzi. O, no i zabieram was do Koszalina. Jednak jedziemy do Koszalina i do Atrium uderzymy. Będę chciała właśnie dzieci wysłać do multikina, natomiast ja pochodzę sobie po sklepach i wam coś tam ponagrywam. Mam nadzieję, że coś fajnego wyhaczę, że może jakieś promocje będą. Chcę zajść do HM-u i do... Gdzie chciałam jeszcze zajść? Gdzieś jeszcze do jednego sklepu chciałam i zapomniałam. HM, ale coś jeszcze było. Co to jeszcze było? Nie pamiętam. Berszka? Nie Berszka, nie wiem. Ładnie, powiem wam, że bardzo ładnie teraz porozbudowywali, porobili te wszystkie ośrodki takie, no naprawdę super. Super, super, super. No i tak. I tutaj mieszka Kasia, tam właśnie, za bankiem. Znaczy Kasi rodzice generalnie, Kasia mieszka w Koszalinie. Dobra, rybki, odzywam się do was, ja myślę już z Koszalina. I myślę, że już spod Atrium. Nie będę tracić czasu na takie trasy i na ulicę i kręcenie wam samochodów. Tu chciałam specjalnie, bo chciałam wam pokazać po prostu, ile w Ustroniu jest osób. Także odzywam się do was z bawem. Coś tam. O, lituszki, zmęczona. Ja powiem wam, że nawet dzisiaj, zobaczcie, ja się nie uczestałam. Po prostu jadę w takich spiętych włosach i w ogóle na odżywionych, ale no nie prostowałam, bo już nie było czasu. I tak jak wam mówię, mam na sobie właśnie tą bluzkę z Kiss i takie rybaczki, chyba motorze. Takie rybaczki, torba i moja bluza morą. I tak by to wyglądało. Także my wyjeżdżamy, zakręcamy i ja odzywam się do was już z Koszalina. No jak widzicie, jesteśmy już na miejscu. Dzieciaki uciekły już do środka. Oli się kręci w kółko. Kręcimy się. I jesteśmy już na miejscu. Ja teraz myślę, że chyba z nimi właśnie uderzę w stronę kina. No zobaczcie, jak to wygląda. Już kiedyś tu ze mną byliście. Idziemy do góry chyba, tak Oli? My idziemy do góry. Ja sobie oczywiście za chwilę tutaj wszędzie poschodzę na dół. Ale póki co chcę ich odtransportować do kina. Już wam pokazuję. Jeszcze nie spojrzałam nawet. Tam jest Media Markt. Tu widzę McDonaldy. Tutaj właśnie są te wszystkie sklepy. Tutaj mamy jedzonko i tu chyba właśnie na tym piętrze było kino, o ile się nie mylę, ale już powiem wam, że już nie pamiętam, Pizza Hut. Ale tak kojarzę, że tutaj, gdzie właśnie jest jedzenie, tak, tam jest multikino. Chodźcie. No i pójdziemy, zobaczymy, co dzieciaki mają do wyboru i oczywiście ich odeślę. Ja wtedy będę miała półtorej godziny albo właśnie dwie, jakoś tak, dla siebie. Także was zabiorę wtedy na jakiś mały shopping. Pójdziemy, popatrzymy, co jest. Pozaglądamy, może zajdę właśnie do Hebe, może zajdę gdzieś jeszcze. Na pewno do Stradivariusa i na pewno do Berszki. Dobrze właśnie mówiłam, że to chyba była Berszka, ale nie byłam pewna. Jak widzicie, mamy multikino. Tutaj mamy Pure Fitness.
To nie dla mnie. No i co tutaj się dzieje? Ja my zaraz patrzymy, co mamy, o której mamy i się do was odzywam. Idą właśnie na seansik. Mają 5 minut. Przyjdę po na końcu. Pa! To ja jadę do Kołobrzegu, tak? Nie. Pa, Robki, pa! Nie zapomnij siatki! No i tak. I dzieciaczki poszły na seansik na 15.05, także za półtorej godzinki po nich przychodzę, a ja zabieram was na zakupki. Jeszcze wam tu pokażę tylko, o, są takie właśnie maskotki i moje dziecko przed chwilką kupiło sobie pół, czyli taką kupę. Tak, kupa po prostu teraz szał. Zobaczcie, jakie miniony zaczepiste. Zaczepiste. Minionki mi się bardzo podobają, zwłaszcza właśnie ta. Super. No, także ja brykam na shopping i myślę, że będę się do was tak powolutku odzywać. Tutaj macie akurat takie miejsce gastronomiczne, gdzie po prostu możecie sobie zjeść na co macie ochotę. Sphinx, pizza, jest jakieś sushi, tam jest jakiś ekspres marsze, to w ogóle tego chyba wcześniej nie było. Fotokabina to było, pierogarnia była, McDonald's, no i KFC. Tak jak mówię, ja mam troszeczkę czasu, więc po prostu idę sobie krajoznawczo. Krajoznawczo, czyli na shopping. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, nie mam czegoś, co muszę kupić. Absolutnie, po prostu będę chodzić sobie i zaglądać do sklepów. Jeżeli coś upoluję, to się do was oczywiście odezwę. Nie mam żadnego pojęcia jeszcze, gdzie i co i jak. Pokażę wam, jak to wygląda na dole. Tak wygląda na dole. O. I tak. I do samego końca. Tutaj chyba po tej stronie, ale się nie mylę. Wtedy właśnie był chyba Stradivarius, ale nie jestem teraz pewna. Albo Bershka. Dobrze, rybki. Ja się do was odzywam. Jak będę mogła później? Że byłam już w Stradivariusie i byłam już w H&M-ie. I uwierzcie mi, ale naprawdę nic nie ma. No po prostu nic nie ma. Teraz jestem przed Tile Whaley. Nie wiem, czy tutaj coś będzie. Nie mam żadnego pojęcia. Powiem wam, że ta moda to jest totalnie normalnie jakoś niezbyt dla mnie. No rozejrzę się jeszcze tutaj. Jeżeli może coś tutaj wynajdę, to oczywiście się do was odezwę. Chociaż szczerze, po prostu szczerze w to wątpię. Nie mam żadnego pojęcia. No po prostu nic nie ma. Nie wiem, czy to jest tak powyprzedawane, czy po prostu są jakieś takie braki. Widzę jakieś takie kamizelki Moro. Takie nawet spoko. Takie ozielone. No po prostu tragedia. Pustki i jeszcze raz pustki. A jak już coś jest fajnego, to w ogóle kompletnie jakby nie w moich rozmiarach. No, nie bardzo tutaj można kamerować, więc nie za dużo wam pokażę. Tyle, ile mogę. Tyle mi się uda. Tu oczywiście jakieś dodatki. Także powiem wam, że zakupy jak nigdy. Zakupy jak nigdy, czyli chyba nic nie kupię. Te bluzeczki właśnie fajne. Z takimi tymi, tylko że tutaj widzicie, mają tył taki ładny. Ja mam te z przodem. Albo ewentualnie coś takiego. Też fajne. Mam nadzieję, że widzicie. Są koszulki, to nie są botki, ale powiem wam, że naprawdę strasznie, strasznie małe rozmiary. Wszystko jest w rozmiarach XS albo S, jak widzicie. I tu mamy co? I tu mamy jaki rozmiar? S. Tak, same S-ki. Sami mali ludzie chyba chodzą. Ale właśnie je widziałam też w Kołobrzegu, także generalnie one są wszędzie. No powiem wam, że tragedia. Zaszłam jeszcze do Douglasa, w którym również niezbyt jakby coś było. Ja nie wiem, bo może mój gust się jakoś, nie wiem, pozmieniał. Bo naprawdę mało co mi się podoba. No, także wam pokazuję. No i co? No i jak zwykle, no po prostu nic nie ma. Tutaj mamy Rossmana. No ale z kosmetyków też trochę mam, więc nie wiem za bardzo, czy chcę coś z kosmetyków jeszcze. Mam naprzeciwko mnie CCC i Inglota, więc może jeszcze tu zajdę. No oczywiście jeszcze pochodzę, ja nie mówię, że nie, ale naprawdę, uwierzcie mi, nic nie ma. Bynajmniej nic ciekawego. Nic, co by przykuło moją uwagę, także zajdę gdzieś tutaj. Tutaj mamy jeszcze Orseja, także może zajdę do Orseja. Jakoś wam powiem, chyba mi się gust zmienił. Kompletnie teraz ta moda jakoś do mnie nie przemawia. No i CCC. Być może zajrzę sobie za butami. I co to chciałam? I do Inglota chciałam. Tak, by mi radziłyście pomadę. Pomadę do brwi. Natomiast ja teraz jestem zachwycona Benefitem, więc nie wiem, czy będę ją kupować.
Jeszcze się okaże. Ja idę do CCC. Zajdę zobaczyć sobie jakieś buty. Jakieś buty. Nie wiem, szczerze mówiąc, nawet jakie chcę i czy w ogóle coś chcę, bo buty mam. No ale może coś fajnego by mi się udało wynaleźć. Jak na razie nic nie widzę. Jak na razie nic nie widzę. Torebki, buty. 160. Staram się wam też troszeczkę pokazać, ale jak na razie tutaj nic ciekawego nie ma. Więc idziemy dalej. Tutaj są męskie. Minus 30%. Nie no, powiem wam, że nawet z butami jest chyba jakaś po prostu padaczka. No, sandałków takich, o to już powiem, się nie opłaca kompletnie kupować, bo to już trzeba normalnie się zaopatrywać na jesień przy takiej pogodzie. No, nic nie widzę. Pokażę wam mniej więcej, co jest. Tu mamy koturniki. Czekajcie. No, nawet takie, nawet spoko. Ale bardzo leciutkie, fajne. Tu są po 55 i są w kolorze takim, jak widzicie, cielistym. Albo takie czarne. No, nawet znośne. Znośne. Tu mamy dla dzieci. To musiałabym z dziećmi. Czekajcie, tu się nie odwróciłam. Co tutaj mamy? O, te też fajne. Tylko po co takie świecące to z przodu, to nie wiem. O, ale ciężkie. Na koturnie fajne, natomiast tak jak mówię, to jest za ciężkie. Mało wygodnie by się w tym chodziło. Te z kolei takie za toporne. Te za toporne. Jezu, strasznie ciężkie, ale dość nawet z daleka fajnie wyglądają. No, coś takiego. Na razie nic mi się tu nie podoba. Jak widzicie, tu dziecięce, o, są na pewno fajne. Z dziecięcych jest większy wybór niż takich dla mnie. Także może zaciągnę Oliwię, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, może z Oliwką po prostu tutaj podejdę. Bo tak mi się wydaje, że Oliwia by sobie coś tutaj mogła dobrać, wybrać. Może jakieś trampki tu nawet fajne na dole. Z jakimiś dinozaurami. O, tutaj coś dla Gracjana. No powiem wam, że dla dzieci tak, dla dzieci jak najbardziej. Coś tam dzieci mogłyby wybrać, natomiast no dla mnie niezbyt. Niezbyt. Tu jakieś trampasy. Też nic ciekawego. Z tego co widzę z daleka, to nic ciekawego. No tak. No cóż. Ja będę stąd spadać. Nie mam. Wyszłam chyba w ogóle z drugiej strony, co? Coś mi się zdaje, czy nie? Trochę się zamotałam. Nie mam już zbytnio dużo czasu. Trochę się boję Rossmana, bo przepadnę. Tak, minęłam Rossmana. Także ja myślę, że chyba pójdę do Rossmana. I tu chyba na dole jeszcze kiedyś też coś było, tak mi się wydaje. O, tutaj. Zanim jeszcze kiedyś szłam do Rossmana, to chyba tutaj po coś byłam. Ale nie wiem, zgubiłam. Ja powiem wam, że nie pamiętam. Po prostu nie pamiętam. To jest też wejście do Rossmana. Także, aha, wiem, pamiętam. To było wejście do Hebe. Takiej. Odzywam się do was, jak stąd wyjdę. Bajo. No i tak moje rybki. No nie bardzo mogłam niestety kamerować w środku. Zwracają uwagę, co jest dla mnie troszeczkę bez sensu. Ale tak, zakupiliśmy coś, powiem wam, że w sumie kupiłam buty. Buty i coś z kosmetyków i to wszystko. I chcemy się postarać, żeby zdążyć na busa, którego mamy za w sumie 30 chyba albo 35 minut. Także musimy lecieć szybciutko na dół, wziąć taksówkę i brykać. Także mam nadzieję, że zdążymy. No i to był taki był vlog właśnie z takiego naszego dzionka. Dlaczego się śpieszymy? Bo nie mam żadnego pojęcia, jak mamy pociąg, czy jest o 20, czy w ogóle jest, czy go nie ma. Także tego nie wiem. A chodzić nam tutaj to już też trochę bez sensu, bo nie mamy po co. Są dzieci. Nikoś właśnie kupił sobie buty. Oliwia patrzyła sobie jedne buty, ale nie było rozmiaru, a jedne jak były, no to były takie mało, trochę ciekawe. No i cóż, tu macie tak lasa, Wenecja. Czy Wenezja, nie wiem, HM, New York. My lecimy do wyjścia. Mam nadzieję, że taki bardzo, bardzo króciutki, naprawdę, no króciutki vlog wam się spodobał. Patrzę, którędy my wchodziliśmy. Próbujemy iść do wyjścia, tylko nie bardzo nam to coś jakoś wychodzi. Coś mi... Jak na dół. Na dół to był ten parking. Tu jest Inglot. Nie tutaj w prawo? Albo gdzieś, tu gdzieś stąd szliśmy. Kurde, CCC. Także my szukamy drogi do wyjścia. Odezwę się do was być może z dworca. Także to uszczelnie, jak widzicie. To trochę brudne szyby. To już nic na to nie poradzę.
I znowu wracamy przez Ustronie Morskie i postanowiłam, że pokażę Wam w drugą stronę również, jak to wygląda. Właśnie minęliśmy znowu Kasieńki dom, znaczy Kasieńki rodziców. Zjedliśmy sobie zapiekanki, takie nasze fajne zapiekanki, takie jak zawsze na dworcach możecie zakupić. Także pychotka. Oli mówi Wam tutaj z boku cześć. Nie chcę krzyczeć, bo nie jedziemy sami. Oli czeka, aż chyba ktoś odpowie. No i zobaczcie, pokażę Wam, ile jest osób. Ta-da! Tu mamy przystanek i wsiada do nas pan. I nagrywamy dalej. No i zobaczymy, czy będzie dużo ludzi, czy nie. Tak, Oli Wam pokazuje, jaką kupę sobie kupiła. Z jakiejś gry, czy z czegoś, nie wiem. Tu mamy aquapark. Reklama aquaparku. Nie wiem, czy zbyt dużo zobaczycie, bo tak jak mówię, świeci mi tutaj słońce prosto w telefon. Dzianek spędziliśmy super. Tak jak powiedziałam Wam już w atrium. Tak jak powiedziałam Wam, w atrium, no to... Zobaczcie, ile ludzi. No to zakupiliśmy buty, także... Tak jak mówiłam w sumie Wam, że Oli nie wybrała sobie żadnych, ponieważ to, co chciała, były naprawdę strasznie toporne, a z drugich nie było rozmiaru. Znowu deptak, pełno na deptaku ludzi. Tutaj wesołe miasteczko. I tu znowu przystanek. Znowu mamy przystanek. Ta-da. Ta miejscowość wcale nie jest taka duża, ale dość sympatyczna. Składają właśnie wesołe miasteczko. O, jak się ogłaszają fajnie, już nawet wyświetlają się numery telefonów. O, no i osiedle kończy się. O, właśnie przed nami wyjeżdża wesołe miasteczko, widzicie? No, także taki byłby ten vlog. Ja Wam mówiłam, że nie będzie on zbyt długi, ale ja oczywiście się postaram odezwać przed samym wjazdem do Kołobrzegu. Pokażę Wam jeszcze troszeczkę jakby Kołobrzeg od wjazdu. I tyle. I będziemy się z Wami żegnać. Tak, do domku mamy jeszcze autobusem kolejnym z dworca pół godziny, więc tego nie będę Wam nagrywać, bo nie ma sensu. Ale tak jak mówię, jeszcze zrobimy sobie taki krótki wjazd do Kołobrzegu i dopiero wtedy się z Wami pożegnam. Będę szła do domku, będę chciała zgrać ten filmik, obrobić i Wam udostępnić. Tak, Oli mi tu podpowiada, że jeszcze chciałabyś na molo. No ale to z kolei zobaczymy, czy pójdziemy na molo, bo zobaczymy, jak się z Łukaszem dogadamy, czy on przyjedzie do miasta, czy nie, bo jeżeli nie... A poza tym, jeszcze jesteśmy też z torbami, więc nie bardzo mamy jakby gdzie je zostawić, więc wszystko zobaczymy zaraz w praniu. Wszystko wyjdzie w praniu, także odzywam się do Was przy wjeździe do Kołobrzegu. Western Park. Jak wygląda. Ładnie. Ładnie to wygląda, fajny zachód słońca. I fajnie hamujący pan kierowca. No i jedziemy do Kołobrzegu. Bardzo fajna pogoda, jest ponad 20 stopni, jest naprawdę dość sympatycznie, nie ma wiatru i nie ma póki co deszczu, chociaż zobaczcie, jakie chmury. Tak wyglądają, jakby miało padać, a pani z krzaków wychodziła. Nie pytam, po co tam była. No i dobra, odzywam się do Was. No i my zbliżamy się do Kołobrzegu, chciałam Wam pokazać. Nie wiedziałam, czy dam radę. Zobaczcie, jakie chmury. Jakie okropne chmury. No teraz faktycznie widać. Strasznie Wam pokazuję chmury. Okropne, zaraz Wam pokażę. Zobaczcie. Ta-da! O! Takie niebo. A dopiero co, powiem Wam, wyjechaliśmy z Koszalina i świeciło po prostu słoneczko i było tak fajnie, tak sympatycznie, a tu po prostu Łukasz mi pisze, że no chyba ze spaceru nie ci popada, więc ja do niego, że jak pada. A co on mówi, zaraz zobaczysz. No i faktycznie, powiem Wam, że zobaczcie. Wiem, że są brudne szyby, no na to już nie ma wpływu. Ale faktycznie chmury są odrażające. Tak jest, uzdrowisko Kołobrzeg, witamy. Herzlich willkommen, czy jak to się tam mówi. No, wjeżdżamy właśnie do Kołobrzegu. Pokażę Wam. Tutaj też się rozbudowało. Ja tutaj przychodziłam właśnie ze szkołą moją na WF. Tutaj, gdzie jest wojsko właśnie. Tu mieliśmy taką halę wynajmowaną i tutaj ćwiczyliśmy. Ja w sumie nie widzę, żeby deszcz padał, chyba że może przeszedł obór. Ale padało, bo widać, że jest mokro. No i wjechaliśmy już do Kołobrzegu. Zobaczcie, okropne chmury tam. O, właśnie, teraz Wam pokazuję. Straszne. No i
teraz przejeżdżamy właśnie najdłuższą ulicą taką w Kołobrzegu. Jest to ulica Koszalińska. I pokażę wam. Bo praktycznie przejedziemy jakby przez takie całe sobie miasto, przez centrum. Tutaj kiedyś w ogóle, o tutaj dokładnie kiedyś w tym domku, w tym budynku, tutaj w tym bloku wynajmowaliśmy właśnie stację, jak Oli była mała. O, tu moje koleżanki mieszkały, na przykład ze szkoły średniej. Tam się idzie do Arki, tam właśnie, czyli do amfiteatru. Jeju, faktycznie powiem wam, tutaj ludzie chodzą w kurtkach, a my jedziemy w krótkim rękawku, bo tam naprawdę było fajnie, sympatycznie, no same widziałyście. Tu jakiś obrazek zrobili na budynku. No i wjeżdżamy. I Koszalińska, tak jak powiedziałam. O proszę, lumpex, nawet fajne rzeczy. No i wyższe te takie wieżowce tutaj, osiedle. Zaraz wam trochę oddalę, bo chyba miałam zoom, tak. No i wam teraz pokazuję, w sumie tam jest ta rówka, o tam dokładnie. Jedziemy tak na, o obrzeżami, o to chciałam powiedzieć, nie na okrętkę. No. Idziemy. Tam kiedyś pracowałam. Patrzcie, ile ptaków. A tam pracowałam. Już wam pokazuję. O tam. O dokładnie tu. Tu pracowałam. Tam jest salon dziecięcy Zuzia. I widzę, że dalej jest. Dalej jest. Także tam właśnie była moja praca. Jak wam mówiłam, że pracowałam w salonie dziecięcym. Lubelskiej 47. Przejdziemy teraz przez Unię Lubelską. Lubelskiej. O. Tam po lewej stronie z kolei mamy, o tu jest mój bank, BBK, nawet nie wiedziałam, powiem wam szczerze, nie wiedziałam. Do banku będę szła jutro, muszę załatwić sprawę. Tutaj jest przedszkole, tutaj było drugie, tam było jedno przedszkole, tu było drugie i ja tutaj miałam, tak, tam właśnie mieszkał, tu mieszkał kiedyś Nichuś, czyli Łuszczyk, a tam z tyłu właśnie mieszkają rodzice Łukasza, czyli babcia i dziadek Oliwii. Że tam kiedyś mieszkałam, jak urodziłam Oliwcie, tam dokładnie na tym osiedlu. O, właśnie tam. A tam szłam do szkoły przez ten niebieski most. Tam się szło do szkoły, do liceum medycznego. No i dojeżdżamy do dworca. Także ja będę się z wami żegnać. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście wiecie, co macie robić. Zostawcie łapkę w górę. Dzieciaczki się z wami pożegnają. Pa-jo. Pomachaj. Super. No także jak widzicie, dojeżdżamy, wysiadamy i żegnam się z wami. Także do usłyszenia niebawem. Pokażę wam jeszcze dworzec. O, proszę bardzo, dworzec kolejowy PKP Kołobrzeg. Trzymajcie się cieplutko. Pa!